Cześć, ja jestem Adam i tak przyfarbowałem włosy. Ty, dawno tego nie robiłem, dawno nie nagrywałem, nie gadałem do was i tak trochę się stresuję i boję się, że wypadłem z formy. Boję się, że trochę się poplączę i mogę mówić nie po kolei. Ale wy już to wiecie, znacie mnie dobrze. Ja cię widzę, gdzie mi piszesz komentarz już, że Boże, jak ja wyglądam, Boże, co ty zrobiłeś, dlaczego? Dobra, to ja może od tego zacznę, dobra? Bo widzę, że już piszesz komentarz, ale teraz nie jest czas na komentarze, dobra? Ale łapę już możesz zostawić w górę, bo to mi pozycjonuje odcinek. A dawno nie nagrywałem i fajnie by było się gdzieś tam pojawić wyżej. Więc jeżeli chcesz, to pomóż mi i zostaw łapkę w górę, dobra? Tak się umówmy, ty zostawiasz łapkę, a ja właśnie zaczynam mówić, dlaczego to zrobiłem. Zacznijmy od tego. Zrobiłem różowy kolor, bo bardzo mi się ten kolor podoba i lubię być po prostu inny. Lubię wyróżniać się z tłumu, bardzo lubię eksperymentować z moimi włosami, różne kolory. Jak już dobrze wiecie, kiedyś miałem niebieskie, powiedzmy, chciałem, żeby były niebieskie, a wyszły zielone, a teraz zrobiłem sobie różowe. Jedno muszę wam przyznać, jedno co mi się nie podoba w tym wszystkim, jest ludzka tolerancja. Wychodzisz sobie na dwór, wiadomo, w włosach, w dziarze, to ludzie na ciebie patrzą, bo... Ej, zobacz tego, ty Marek, zobacz tego, ty jakie ma włosy, ha? Pewnie jakiś gejuch czy coś. Nie wiem, ludzie od razu oceniają, bo ktoś ma inne włosy lub ma jakieś dziary. Od razu, że jesteś, o matko, albo gejem, albo po prostu jesteś jakimś bandziorem. Zaznaczę, szanuję każdego człowieka, toleruję każdego człowieka. Każdy człowiek jest po prostu człowiekiem i ja po prostu każdego szanuję. Najbardziej właśnie boli mnie to, że ludzka tolerancja jest bardzo dziwna. No wiecie, każdy wytyka palcami, każdy musi coś pod nosem powiedzieć, bo jest człowiek inny niż wszyscy. Po prostu lubię sobie dać jakiś kolor do mojego życia. Po prostu lubię bawić się życiem. No, w tym świecie jest inaczej. Masz dziarę? Duży rękaw? Masz kolorowe włosy? Nie, my tego nie tolerujemy. Jesteś jakiś dziwny. Pewnie masz jakiś przypał w rodzinie. Pewnie z domu dziecka. Albo pewnie coś sobie przeskrobałeś i teraz bunt masz jakiś. Charakter człowieka nie zmienia się przez wygląd, a przez ludzi. Rozumiecie mnie, tak? Dobra, bo tobie już te palce tak latają, napisz ten komentarz, powiedz jak wyglądam, czy ci się podobają, czy nie. Ale jeszcze chciałem kilka tematów poruszyć, bo jak wiecie, ja lubię pogadać do kamery, taki trochę osioł ze Shreka i powiem wam co z kanałem, bo większość z was pyta mnie, Adam, nagrywaj więcej, dlaczego nie ma odcinków, a ciągle streamujesz. Kolejna informacja, jak chodzi o streamy. Większość z was nie wie, ale to teraz powiem dla graczy z Fortnite'a, dobra? Tutaj pojawia wam się kodzik, gdzie możecie mnie wesprzeć w sklepie Fortnite, więc wpisujecie dużymi literami Adahox i zaznaczacie i możecie kupować z moim kodem skiny. Bardzo będę dziękował za to wsparcie, bo to naprawdę dużo mi daje, że kupujecie skiny moim właśnie kodem. Kolejna sprawa dla graczy z Fortnite'a. Mam w końcu customy. Tak jest, udało mi się, dostałem customy, czyli własne rozgrywki w Fortnite'cie. Naprawdę będzie więcej tych customów na live'ie. Także wiecie, wchodzimy na live'a i robimy z wami customy, no bo wiecie, kurde, 7 osób na live'ie i mam customa robić? Przyjdźcie na live'a, jeżeli chcecie customy i zrobimy po prostu dla was customki. Będzie dużo zabawy. Ogólnie powiem wam jeszcze jedno, zamiast tego odcinka był inny, miał być Q&A. Zadałem wam na Instagramie, na grupach i na fanpage'u, zadawajcie pytania. PS, obserwujcie mnie na Instagramie, dobra? Bo ja tam naprawdę najwięcej się udzielam. Więc tutaj follow, a ja będę zaglądał do ludzi, którzy dadzą mi jakiś fajny spam. Wejdę i może zaobserwuję. I polajkuję to na pewno. Ale słuchajcie, co najważniejsze, poprosiłem was o kilka pytań. A jedyne pytanie, jakie dostałem, to... Dlaczego Adahox? Dlaczego grasz w Fortnite'a? Czy masz ratowanie świata? Jaki masz telefon? Chcę inne gry na streamie. No takie pytania, na które no nie mógłbym zrobić po prostu Q&A. A nie było fajnego tematu, na który mógłbym się wypowiedzieć. Ale dobra, nic się nie stało, wy to dobre mordy. Zdarza się nawet najlepszym. Wszystkie pytania i tak wam odpowiedziałem już w sumie na innych odcinkach, jakże na streamach. Także ja się z wami będę żegnał. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Trzymajcie się i cześć. Ty, chyba mi ten vlog wyszedł. Czy tam pogadanki. Jak to zwał, tak zwał. Mam nadzieję, że mi to wyszło i mi się to spodoba. Chyba tak. Spokojnie, Adam. Spokojnie. Wszystko wyszło. Chyba koniec, nie? Lol. Chyba mi wyszło. Ty kurde, ja powinienem to wyłączyć tej. Gdzie to się wyłącza? O.